skupia najważniejsze punkty Warszawy, prowadząc z Placu Zamkowego na Obrzeża Woli. To tędy drogę na zgromadzenia sejmowe przez prawie dwa stulecia pokonywali polscy posłowie. Jako fragment osi saskiej łączyła pałac i ogród saski z wojskowymi koszarami i rogatkami miasta, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju stolicy. Ulica Chłodna, serce przedwojennej Warszawy, dziś opustoszała i zaniedbana, ma szansę odzyskać blask z czasów swojej świetności. Pierwszy etap rewitalizacji Chłodnej obejmie cały obszar dawnego placu pod Lwem, od ulicy Żelaznej do Elektoralnej, z górującym nad nim kościołem świętego Karola Boromeusza. To jedna z nielicznych budowli ulicy Chłodnej, która częściowo zniszczona w Powstaniu Warszawskim, została odbudowana i stoi tu od ponad 160 lat. Zaprojektowana przez Henryka Marconiego świątynia do dziś zachwyca swoją prostotą i elegancją. Rozbudowana sieć tramwajowa, place targowe, restauracje, kina i pierwsza w Warszawie prawdziwa cukiernia. Tak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądała ulica Chłodna. Przywrócenie przestrzeni tej ulicy mieszkańcom to podstawowe założenia rewitalizacji. Tereny, na których dotychczas dominowały zaniedbane trawniki, zostaną zamienione w zielone zacisze z miejscem do wypoczynku i rekreacji. Ograniczony zostanie też ruch samochodów. Kierowcy będą mogli poruszać się tylko południową stroną ulicy wzdłuż fasady kościoła. Parkowanie aut będzie możliwe na dwóch większych parkingach oraz w wyznaczonych w tym celu zatokach. Okazjonalnie cała przestrzeń ulicy zostanie udostępniona mieszkańcom, artystom i restauratorom. Samochody znikną z ulicy Chłodnej, a w ich miejsce pojawi się zabytkowy tramwaj z zaprzęgiem konnym. Każdy spacerowicz będzie mógł przenieść się w czasie dzięki odwzorowanej na chodnikach historycznej parcelacji ulicy. Na jej odtworzenie pozwoliły skrupulatne analizy materiałów geodezyjnych i archiwalne zdjęcia lotnicze. Pora na wirtualny spacer z rewitalizowaną ulicą Chłodną. Tramwaje nierozerwalnie łączą się z historią Wolskiej ulicy. Spod klubokawiarni Chłodna 25, dawnego Nordwache, ruszy zabytkowy tramwaj z zaprzęgiem konnym. Z okien wagonu będzie można zobaczyć najważniejsze punkty zrewitalizowanej ulicy. Kamienica pod zegarem. Unikatowa na skalę Warszawy perełka secesyjnej architektury. Z okien budynku rozciągnie się widok na gęste, wysokie szpalery zieleni po drugiej stronie ulicy. Mają symbolizować nieistniejącą już zwartą zabudowę kamienic, charakterystyczną dla przedwojennej architektury Woli. Już z tego miejsca będzie można zobaczyć całą sylwetkę kościoła świętego Karola Boromeusza. Odświeżony i otoczony niskimi drzewami, ma być dominującym punktem całej ulicy. Z tej perspektywy rozciągnie się widok na całą zrewitalizowaną przestrzeń z miejscami pamięci, zielonymi skwerami i zupełnie nową odsłoną historycznego bruku. Największy park powstanie na tyłach kościoła. Tu swoją trasę zakończy tramwaj, a po przepięciu konnego zaprzęgu wyruszy w trasę powrotną. Pasażerowie z wagonu będą mogli tu wysiąść i odpocząć na jednej ze stylizowanych ławeczek albo przespacerować się alejkami wśród drzew. Przechodząc na drugą stronę ulicy, spacerowicze dotrą do artystycznej enklawy Chłodnej. Tuż przed kościołem uwagę przechodniów przykuje odświeżony placyk z wyeksponowaną figurą Matki Boskiej, którą dotychczas skrywał gęsty, zdziczały zagajnik. Dalej swoje miejsce będą mieli restauratorzy. W ogródkach pod parasolami będzie można odetchnąć i spróbować lokalnych specjałów. Naprzeciwko, w samym sercu skweru, powstanie kameralny placyk, kulturalne centrum Wolskiej ulicy. Będzie tu miejsce na przedstawienia i pokazy. Na wzór nowojorskiego Rockefeller Center zimą mogłaby tu stanąć świąteczna choinka, a latem paryska karuzela. W krajobraz Wolskiego Skweru na stałe wpisał się już pomnik upamiętniający księdza Jerzego Popiełuszkę. Placyk, przy którym stoi, zyska godną oprawę w postaci kulistych, strzyżonych akacji. Jednym z najważniejszych elementów przebudowy ulicy Chłodnej będzie instalacja przestrzenna, symbolizująca kładkę, która w czasie wojny łączyła małe i duże getto. Kolorystyczne zróżnicowanie nawierzchni ma przywołać pamięć o istniejących tu w czasie wojny schodach na górę. Na końcu skweru będzie można zobaczyć, jak kładka wyglądała w czasie wojny. Przy skrzyżowaniu z ulicą Żelazną stoi tablica z czarno-białym graffiti, na którym ją widać. Nowa instalacja będzie znajdować się dokładnie w tym samym miejscu. Chłodna wyjątkowy charakter uzyska zwłaszcza po zmierzchu. Instalacja podświetli się światłowodami, a na całej długości ulicy rozbłysną stylizowane latarnie. Swoją iluminację będą miały też jej najważniejsze punkty, tworząc klimat nowoczesnej i na przekór nazwie Ciepłej Warszawskiej ulicy.